Siemano, siemano, witajcie, z tej strony Melek, a to jest kolejny odcinek z Wiedźmina 3. Witajcie, witajcie wszyscy moi widzowie, a jeżeli nie jesteś moim widzem, zachęcam ciebie, właśnie ciebie masz zostawić tutaj na tym kanale suba, no i oczywiście dzwoneczek, no i wszyscy również zostawiają łapeczki i komentarz pod tym filmem. Z góry dziękuję, zapraszam was na mojego Discorda, linka macie w opisie tego filmu, a teraz zaczynamy kolejną misję, przygodę w Wiedźminie 3. Tutaj z tym panem będziemy szukać siedlisk zwierząt, bo on będzie tam jakoś zdjęcia robić czy coś takiego. Musimy obejrzeć teraz mapę. To oglądajmy tą mapę. Tak wygląda ta mapa. Dużo nam to powiedziało. I lecimy. Skoro ja mam mapę, to pozwól, że poprowadzę. Dobrze. Gerwant prowadzi. Nie wolałeś wyruszyć na tę wyprawę ze swoją świtą? Ach, takie... Wyrwanie się spod skrzydeł ochrony to dla mnie jak wybawienie, wiesz. Zależy mi na podziwianiu zwierząt i uwiecznianiu, a nie zabijaniu ich. A co jeśli zaatakują? No to wówczas nie będzie wyjścia. Ostatecznie nie chcemy stać się obiadem, prawda? Ale no tak. Jeśli są spokojne, my też ich nie prowokujmy. Dobrze, dobrze. Dobrze, nie ma problemu. Już się robi. Zabijem na dzień dobry jakieś zwierzę. Na przykład łanie. Co się tu kurczę dzieje? O, niedźwiedziu. Pana nie chcemy... Co się kurwa dzieje? Może omijmy to coś? Co ty na to? Według twojej mapy pantery powinny być gdzieś niedaleko. Odejdź. Blisko. I miej oczy szeroko... O, no, zajączki. No, jaką prośbę? Żeby nie doszło do rozlewu krwi. Dobra. Pomruk. Ale brzmiało mi to bardziej na niedźwiedzia. Słyszysz? To pantery. O, są pantery. Nie. No ale twoje zmysły są zapewne bardziej wyczulone, więc im ufam. Dobra, chodźmy. O, jest pantera, no i co ona robi? Cholerni kłusownicy. By nie zastawili sidła na niedźwiedzie, a złapała się pantera. Małe kręci się obok. Pomożesz? Nie. Ale najpierw ją uspokoję. Zwierzę się na nas rzuci. Będę miał piękny ujęć świetny. Będę miał piękny. A mawiają, że wiedźmini są bez serca. Ten obraz za... O, wybacz! Nie uprzedziłem! No ta... ...ma system doświetlania. Nie patrz w moją stronę, bo cię oślepi! Parestisomach zdenerwował zwierzęta. Lepiej się stąd wynośmy. Lepiej są, chodźmy. Cieszę się, że podzielasz moją miłość. Dobra, idziemy dalej, widzowie. Z miasta. Masz bardzo szerokie zainteresowania. Ach, prawda. Rzeczywiście jest ich sporo. Wina, przyroda, malarstwo. Wyobrażam sobie, że wiedźmińskie życie jest z całym szacunkiem trochę bardziej monotonne. Prawda, ale nigdy nudne. Ja tam nie wyobrażam sobie, żebym miał w kółko zadawać się z tymi samymi istotami. Masz żonę? Masz żonę, czy nie? O! Kurwa, co to za dźwięki, widzowie? Słyszysz je? Nic tu nie słyszę. O, tu coś jest. Skolopendromorfy. Drążą tunele pod ziemią. Towarzyszy temu zawsze charakterystyczny dźwięk. Po nim je wytropimy. No to chodźmy. Jest dźwięk, no i... O! Idziemy. Let's go! Czaty! Czat pozdrawia. A może by tak zrobić premierę tych odcinków? Co wy na to, widzowie? Czat szaleje. Bardzo wyraźnie. Oho, są mi gniazda. Jesteśmy. Stąd raczej. Oh shit. Uda mi się złapać dobrego ujęcia. Poczekaj. Znajdziemy ci bezpieczne miejsce. Może tu? Ostrożnie stawiaj stopy. Skolopendromorfy są bardzo wrażliwe na dźwięki i drgania. Łatwo je obudzić. A ten tam depto. Może tutaj? Nie wiem. Nie jest trochę za blisko? Racja. Spróbujmy znaleźć inne miejsce. To może tam, widzowie? Co wy na to? Chodźmy tutaj na pagórek. Będzie bezpieczny chłop. Może tu? O kurwa. Kurczę, spadłem. Kurczę, jednak nie. Gdzie to jest? No co jest, widzowie? Tu coś jest. Odpowiednia odległość i światło chyba też dobre. Tak, tak. Tu będzie idealnie.
No to dobra, to robisz, cykosz to zdjęcie. Wywabisz je? Chwila. Zastanawiam się czym. Trzeba wprowadzić ziemię w wibrację. Spróbuję rzucić petardą albo znakiem. A ty uważaj i nie podchodź bliżej. O, petardą? Dobra. To zróbmy kartacz. Co wy na to? Udało się! Potęga, widzowie! Poczekaj, aż hrabia uwieczni. Skolo... No dobra, nieważne. Nie wiem, jak się to... Sesja! To było naprawdę wspaniałe. Możemy ruszać dalej. Jak to się nazywa, to dziwnie, to stworzenie. Ten potwór. Dziękuję. Mam do ciebie jeszcze jedną prośbę. Chciałbym zobaczyć tutejsze pawie podczas rytuałów godowych. Ponoć statko żyje niedaleko stąd. Możemy tam pójść, ale o podglądaniu godów zapomnij. Skończyły się miesiąc temu. O, to fatalnie, bo liczyłem na uwiecznienie ich ogonów w pełnej krasie. A może gdybyśmy jakieś spotkali, myślisz, że byłbyś w stanie skłonić je do zaprezentowania swoich wachlarzy? No tak, znowu znaki? Ja ogona nie mam i na pewno go sobie nie dorobię. Myślałem raczej o tej waszej wiedźmińskiej magii. Ponoć potraficie wpływać na różne istoty. A tak. Mogę spróbować, ale nic nie obiecuję. Świetnie, to mi wystarczy. Nie wiem dokładnie, gdzie jest stado, ale zaprzyjaźniony myśliwy wskazał mi kilka prawdopodobnych miejsc. Zaznaczę ci je. No dobrze, to poszukajmy tych pawi. Dobra, przeczytaj mapę. O, tak, idziemy. Tam jeszcze, czekajcie widzowie, bo mi się tu zaznaczyło. A żyją pawie, dobra, to są takie 3 punkty po prostu, dobra, no to idziemy. Tak się zastanawiam, dlaczego pawie? Moja córka bardzo je lubi. Chciałbym jej zrobić przyjemność. Córeczka, tatusia. Jesteśmy blisko. Miej oczy szeroko otwarte. Co coś było? Co to jest? O, jest, śmierdzące pióro pawia. Pióro z tylnej części kupra powleczone łojem. Paw niedawno je zgubił, a łój cuchnie w charakterystyczny sposób. Powinniśmy łatwo wytropić stado. A, miło oglądać Wiedźmina w akcji. No też mi się podoba, ale coś tutaj już wydaje jakiś dziwny dźwięk i to pewnie jest paw. Pawie? Paw? Urła, co za dźwięki? Kot? Czekajcie, bo zgubiłem trop, widzowie. Dobra, już mam. Pióro, kolejne. Śmierdzi. Kupą. To nie pióro. To wiedźmin. No mam kolejne. O, mam je. Fantastycznie. Znaczy, że jesteśmy blisko. Są i pawie. Jakie piękne. Gdyby jeszcze tylko rozłożyły ogony. Spróbuję to załatwić. Ciekawe jak. Dobre miejsce. Jestem gotów. Możesz użyć... Aksji. To lecimy. O, jeden jest, ale rozłożył. Nie trafiłem. Chodź tu. Jest kolejny. Kto jeszcze? Który? No chodź. Rozkładaj swoje. O. Ale wy piękne jesteście. To będzie dzieło sztuki. Uśmiech proszę. Dobra. Cheese. Kurwa, co się dzieje? Kolopendromorfy. Skąd się tu wzięły? Musiały za nami przypełznąć. Odsuń się. Nie boję się ich. Dawaj ich. Dawaj ich tutaj. No znowu będzie uciekał ten klocek. Masz. No chodź. Cwaniaku. Wykopuj się. No i to by było na tyle. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam wszystkich. O, było gorąco. Chyba mam dość. No ja też.
Ja też mam dość łażenia z tobą po lesie. No, to była wspaniała przygoda. Masz już wszystko, czego chciałeś? Tak. W takim razie wracajmy do obozu. O, tak właśnie to. Lecimy. Wracamy. No, witam. Waszego pana. Całego i zdrowego. Wdzięczniśmy. Widzicie? Nie było się czego bać. Dzięki, żeś zadbał o pana hrabiego w Wiedźminie. Dobrze mu zrobiła ta wyprawa, wyraźnie odżył. Zaczekaj chwilę, Geralt. Pójdę po sakiewkę i uregulujemy należności. Cała przyjemność po mojej stronie. Mnie nie musicie się podlizywać. Odżył? Od czego? Od czego odżył? Co to jest? O co mu chodzi? Odżył? Spotkało go coś przykrego? Nie mówił ci? Nie. 10 lat temu jego córka Klarysa spadła z konia. Od tamtej pory nie może chodzić. Jest właściwie przykuta do łóżka. Przed wypadkiem była ozdobą domu. Wesołym chochlikiem. Wszędzie było jej pełno. Hrabia często ją zabierał na wycieczki. Uwielbiała też zwierzęta. Teraz te jego wyprawy, a właściwie obrazy, które z nich przywozi, to dla niej jedyne okno na świat. Już jestem. Jeszcze raz dzięki za asystę, Geralt. No proszę. Się, że mogłem obserwować cię w akcji. Przekonałem się na własne oczy, że opowieści o tobie nie były ani trochę przesadzone. Dyscyplina, rzetelność, odpowiedzialność. Byłbyś idealnym partnerem biznesowym. Szkoda, że nie działasz w branży winiarskiej. Halo, mam winiarnę swoją. Kiedyś. Kurwo Bianko. Halo. Oto twoja nagroda. Zawsze możemy zostać partnerami. Dzięki. Mam dla ciebie jeszcze jedną propozycję. Tak. Czas organizuje wystawę moich prac dla kilkorga przyjaciół. Może zechcesz wpaść? Nie. No pewnie, czemu nie? To nie dla mnie, bywaj. Tak, oczywiście, wpadniemy. Czemu nie? Jeśli akurat będę w okolicy. Świetnie. W takim razie zapraszam do mnie. Zatrzymałem się u przyjaciela. Niedaleko wioski Frankolarts. Dobra. Będę. Bywaj. Bywaj. Bywaj, dobry człowieku. No to musimy poczekać do jutra, do południa i uda się na piknik. Dobra, widzowie, to udajemy się na piknik. Gdybym była młoda. No przecież jesteś, babeczko, stara kobieta. A, no to chyba nie jest. Widzowie, jest południe, idziemy na piknik do hrabiego. Zobaczymy, co nam chce powiedzieć, czego on potrzebuje znowu. A tutaj co pani robi? Co ty robisz, babeczko? Szlachcianka. Może się... Szukacie kogoś? No ciebie! Chodźmy. O, bierzemy! O! Wpuścić Menela Geralta na imprezę. Ulala, czy to ja na tych zdjęciach? Zarówno samce, jak i samice wijów boklerskich są wyjątkowo drapieżne. Choć na ogół polują w grupie, autorowi tego niezwykłego dzieła udało się uchwycić pojedynczego osobnika, szykującego się do ataku. Warto również zwrócić uwagę na łowcę, który choć przecież musi sobie zdawać sprawę z grożącego mu niebezpieczeństwa. To nie niezły łowca. Co to za zdjęcie? Właściwy moment, by zaatakować. O, Geralt, jesteś. To wspaniale. Pozwól. A czemu wy tak cicho mówicie? Cieszę się, że przyszedłeś. Mam dla ciebie mały prezent. Nie możesz odmówić. Dobra. A co to? O, obraz. Możesz go oczywiście sprzedać, choć... O, nie. Jeśli powiesisz go w swoim domu. Powieszę. Jak się miewa twoja córka? Zapytajmy. Jeszcze w obozie rozmawiałem z twoimi strażnikami. Opowiedzieli mi o Klarysie. Przykro mi z powodu jej wypadku. Dzięki. Te słowa wiele dla mnie znaczą. To dobrze. Jak się miewa twoja córka? Pewnie nie może się doczekać, kiedy wrócisz. Raczej kiedy przywiozę jej prezenty.
Dwa obrazy już wysłałem, żeby nie musiała czekać. W drodze powrotnej zamierzam zahaczyć o Dolblatana. Ponoć można tam spotkać Sylwany. Tak, znam nawet jednego. Nazywa się Thor. Bywa złośliwy, ale za odpowiednią opłatą powinien się zgodzić na wszystko, co poprosisz. No, brzmi dobrze. Dzięki za wskazówkę. Pozdrów go serdecznie ode mnie. Bywaj. Miło było cię spotkać. Bywaj, dobry człowieku. Idziemy z tej głośnej imprezy, bo tutaj grają na tych instrumentach tak głośno, że nie słyszę swoich myśli. Jakim cholerstwem się zaraziłeś? Dobra, widzowie, sprawdzamy, co tutaj jest. Ogólnie tu mamy dużo zadań. Zadanie główne mamy jedno, ale mam dość dużo zadań pobocznych. Jest tutaj dość dużo ich. Marlena, co to jest Marlena? Odwiedź, zaraz pójdziemy do niej, zaznaczymy. Więcej niż mistrz. Turniej, no dużo tego, przemiana tu jest. Widzowie, no musimy to zrobić. I to będzie, będę oczywiście z wami robił, nie ma innej opcji. Dobra, widzowie, jesteśmy w Carva Bianco. Płotka sobie w stajni. Zajada coś ciekawego, chłop ma przerwę. Chodźmy do środka. Witam. Co się mówi? O, pięknie to wygląda, widzowie. O, szafa. Użyj. A co ja zrobiłem? A co ja tu mogę zrobić przy tej szafie? Aha. Lol. Mogę sobie poczytać wszystko, widzowie. Szybka lektura. O. Dziękuję. Wszystko przeczytałem. Jestem doszkolony. Witaj, Marlena. Nie wiem, jak ja ci się odwdzięczę. No ja też nie wiem. Nie oczekuję wdzięczności. Mam nadzieję, że czujesz się już lepiej. O tak. Dzięki opiece Barnaby Bazylego szybko wracam do zdrowia. Dużo wycierpiałaś. Dobrze, że mogłem ci pomóc. Tak. Setki lat cierpienia. Wiesz, co było gorsze od głodu? Obserwowanie, jak moi bliscy, moje dzieci starzeją się i umierają. W tej chwili moja rodzina już nie istnieje. Ostatni przodkowie odeszli kilkadziesiąt lat temu. Nie mam dokąd pójść. Wracaj do ludzi. Możesz zostać tutaj. O! No to mamy w sumie takie dwa wybory. Ciekawe, co z nią będzie, jakbym jej powiedział, żeby wracała do ludzi. To gdzie by się udała wtedy? Jak myślicie, widzowie? Może zostać tutaj. To duży dom. Spore obejście. Możesz tu zostać. Naprawdę? Nie. Nie chciałabym nadużywać twojej gościnności. Chociaż... Tak? Po tym wszystkim, co wycierpiałam, po latach głodu mam tylko jedno marzenie. Móc wreszcie gotować strawę, którą da się przełknąć. Delektować się smakami i zapachami przypraw. Zasiadać z innymi do wspólnego stołu. Jeśli właśnie o tym marzysz, to nie widzę problemu. Mogłabyś pomagać Barnabie Bazylemu w kuchni. Jadłaś jego obiady, więc wiesz, że do kulinarnych wirtuozów nie należy. Nic nie uczyni mnie szczęśliwszą, dziękuję. To do kuchni. To ja dziękuję. Temu domowi przyda się kobieca ręka. O tak, przyda się. Jeszcze coś, o czym chcę ci powiedzieć. Wiele lat temu mój ojciec zbierał kosztowności na mój posag. Jednak nie zdążyłem wyjść za mąż. Mnie te precjoza już się nie przydadzą, ale dla ciebie... Cóż, niech będą wyrazem mojej wdzięczności. Gdybyś zechciał je znaleźć, musisz iść do mojego starego domu, do Tastamary. Posag jest ukryty w jednej z beczek w piwnicy. Jeśli ostukasz beczki, na pewno znajdziesz właściwą. O, pójdę. Zrobimy tak. Dziękuję. Dobra. Nie tęsknij za ludźmi. Dobra, potem z nią pogadamy. Uważaj na siebie, Wiedźminie. Pamiętaj. No, cieszę się. Na ciebie ciepła strawa. To dobrze. A gdzie jest ten mój... O, tu jest. Do usług, jaśnie pana. Czym mogę służyć?
A, czyli... Dziękuję. Ogólnie to Corvo Bianco już nie można więcej ulepszyć, tak? Dajcie mi znać widzowie w komentarzu, bo na nie wiem. A teraz się udajemy do tej... Po tym posag Marleny. On się znajduje, gdzie on się znajduje? Dom Myśliwski. No to się tam, widzowie, udajemy. Widzowie, jak myślicie, gdzie możemy być? Znowu to leże... jak się to nazywało? Kurde. Wichta, o. Wich tutaj miał leże, znaczy Marlena w sumie. I te łyżki. Strażne miejsce. Ogólnie to pewnie jakieś było piękne miejsce, ale no. Marlena jest sama sobie winna. A teraz wchodzimy do piwnicy, tak jak ona chyba nam mówiła. Dobra, dobra, ładnie, ładnie. Idziemy na dół po tych dziwnych schodach. Pamiętam te schody. I teraz idziemy na jednego. Aha. I teraz idziemy na jednego. Będziemy wino pić. Może pochodnia? O! Wartość. O, proszę bardzo. Ta jest jaka? Pesta? Pesta? Co ja chciałem powiedzieć, widzowie? Pesta? Pusta. Nie ma tu nic ciekawego. Jak to, Gerwancie? Może ta? Pewnie ostatnia będzie pusta. Ta jest pełna. No to bierzemy. Pełna. Pełna. Dobra. Dobra, pójdziemy może tu. Od tej strony. Ta jest pełna. No dobra, a ta? Kurde, no otwieraj. No proszę. No! Złoty, radosny kijek. Ładne. Będzie dobrze wyglądało w domu. O! To już wiemy, co zrobimy. Dobra, widzowie. Tu ogólnie nam się już wyświetliło główne zadanie. Ale jeszcze go nie będziemy wykonywać. Może w następnym odcinku go będziemy wykonywać. Pierwsze wyjdźmy z tego leża, tego wichta. I zauważyłem, że koło tego leża jest jeszcze znak zapytania. Więc się tutaj udajmy. I ogólnie, no jak mówiłem wcześniej, jest dość dużo tych zadań jeszcze pobocznych. Więc w następnym odcinku zrobimy jedno zadanie główne. A później znowu w kolejnych odcinkach zrobimy zadanie poboczne. Ale pierwsze to schowajmy może pochodnie. I chodźmy do tego znaku zapytania. Co tu jest? Co to ma być? Halo, halo. Obstawiam, że tu będą jakieś mglaki, wilki, topielce... Nie, topielce nie. Mglaki. Na 100% mglaki. I co tu jest? No, no, co mogło być? Jak mgła tu jest. Już idzie. Ale słowo, że to... Kurde, Gerwancie. O ta! O ty gnoju! No, ile mam czekać? Łoż kurwa! Widzowie, umieram. Może nie to, tylko to. No, atakujcie teraz, cwaniaki. Za mną. Przede mną. Za mną. Bum, 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 bum. No chodźcie. No dziękuję i pozdrawiam. Co tak leżysz? Stawaj, nie ma czasu na przerwę. Dobra, pozbieramy wszystko. Jagodzianki, jagody. Aha, i to jest cały skarb? Nie, no niemożliwe. O, tu coś jest. Nie, to też nie. O, to będzie to. Dziękuję i pozdrawiam. Pięknie. Dobra, widzowie. Co my tu mamy jeszcze ogólnie? Co my tu mamy? Mamy dość sporo tych znaków zapytania. I jeszcze jakieś zadanie. Przemiana. Bohaterska miłość. Więcej niż mistrz. Zapytaj Zdrawka o zlecenie. Porozmawiaj z Drwalem i Jacobem. Zbadaj wyspę na jeziorze Lak... coś tam. Nie umiem tego wymówić. Widzowie, no coś by pasowało zrobić, nie? Przemiana. A może porobimy znaki zapytania? Tutaj mamy... O, jakieś ruiny. Chodźmy tam. Mi się, widzowie, wydaje, że tu kiedyś już byłem. Tu jest jakaś jaskinia. Dlaczego ten znak zapytania jest... A, miejsce mocy.
Chodźmy po miejsce mocy. Będzie kolejny punkt. Aha, tylko tutaj nic nie ma. O, klapa. No, tylko ciekawe gdzie. Pewnie pode mną. Nie ma coś tu ciekawego? A, tu jest jakaś skrzynka była ogólnie. Proszę bardzo. A, ogólnie... O, szkurła! Coś tu łazi. Tu coś jest. Wejście jakieś, ooo! O, widzowie, witam! Bierzemy. Tam jest skrzynia, już ją zauważyłem. Jeszcze nie zrobił jednego, już patrzy się co innego podpieprzyć. Co tu mamy? A, no ta. Dobra. Czemu ja przy ścianę mogę coś zbierać? Dobra, co tu jest jeszcze, widzowie? W sumie tutaj się tak średnio opacało. Czemu ja tak w ogóle powolnie... Co jest, kurwa? No, naprawiło się. Coś tu takie dźwięki wydaje, słyszycie to, widzowie? Dobra. Tu jest kolejny znak zapytania. Chodźmy tam. Ale coś tutaj... Coś tu dużego na pewno jest. Łoż, kurwa. Dziki. Kurde, nie tym. Na zwierzęta. Kurwa. Widzowie, umieram. Dziki mnie za... Weź się to ode mnie. Cholerne dziki. Widzowie, powiedzcie, czy w swoim życiu spotkaliście jakiegoś dzika? Nie polecam. Może siedziałem wtedy w aucie, no ale jednak. No. Kurwa, co to jest? Bo się boję tam wejść. Co to jest? A, to są znajomi starzy. No chodź. Przerwę mocie? No, tak myślałem, że on będzie skakał. Taki mocny, potężny. Widzowie, nie, czekajcie. Tak to nie będzie. Obstawiam, że to nie, pantera to na pewno nie jest. Co to może być? Tutaj też nie mam. Nie. Upiór, Bruksa, to... Tak myślałem, to jest wampir. Wampirom, dobra. Na wampiry coś tu takiego mamy. I ogólnie to czarna krew jest chyba, nie? Jeżeli dobrze kojarzę. Wypijmy, golnijmy sobie. I teraz chodź. Taki cwany jesteś? No chodź. Boli? No chodź, cwaniaku. A to co to kurwa jest? Co to? Poza? Co to ma być, widzowie? Kurwa. O, krytyczne zabójco weszło. To się zgliszowałem. Już? Skończyłem? O, jeszcze. Zajebał fikołka. Przykro mi, byczku. Ale dużo tego, co jest? Ale poleciało. Ale to pierwszy raz spotkałem. Co to jest? Mutagen. O, zbroja. Sprzeda się. Stary list. Bardzo ciekawe tutaj. List wygląda na coś tam. Pisało. Nie będę czytał czyjeś korespondencji. Nie można. Pamiętajcie, widzowie. Dobra, co już tu mamy? Więcej tutaj ogólnie nic nie znajdziemy. O, skrzyneczka malutka. A, proszę bardzo. Jeszcze tutaj wokół tego był jeszcze jeden znak zapytania. No jeszcze jest tutaj. No dość sporo tych znaków zapytania. Nie wiem, czy ogólnie nagrywać tego filmu, jak zdobyłam wszystkie te znaki zapytania. Nie wiem, dajcie mi znać w komentarzu. No nie wiem, co tam można spotkać przy tym, przy tych znakach zapytania. Pewnie takie właśnie potwory... Obozy, jakichś bandytów, coś takiego. Nie wiem, czy jest coś takiego właśnie ciekawego na film. Czy lepiej misję już wykonywać. O nie, do panu, pań to już nie podchodzę.
Dobra, widzę. No, właśnie mówiłem o tym. Dalej, Hansa! Razem! O, wita! Polimy się? O, szkurwa! Swojego trafi z łuku. Zostaw ten łuk. Ma swój łuk. Ło, kurwa. Bitki na głodniaka to trzeba było zjeść, co? Nie wiedziałeś, że przyjdę? Nie, chłopie, ale ci przywalę. Masz swój łuk i wsadź sobie go głęboko w oko. Biorę wszystko, posprzedaję temu handlarzowi, co nam dał zlecenie na te schematy rzadkie, tylko nie wyświetla mi się to, na razie to zadanie. Chyba muszę z nim jeszcze pogadać. No, widzicie, widzowie, opłacało się. Kurwa, ile tego jest. Kurde, tyle nieprzeczytane. A co, pan ma przerwę? A, ten pan nie żyje. He. Dobra, widzowie, pięknie nam to poszło. Ja się z wami żegnam. Przy tym pięknym odcisku, jeszcze tutaj oczywiście przeszukam sobie na koniec. Trzymaj... Świetna pozycja tego chłopa. Trzymajcie się, widzowie, do zobaczenia, do następnego odcinka. Na razie, papatki, hej, jo!